SAP Business One to system wielojęzykowy, dlatego jest doskonałym wyborem dla firm, które posiadają lokalizacje zagraniczne, współpracują z kontrahentami zagranicznymi, czy też zatrudniają pracowników obcojęzycznych. System jest dostępny aż w 27 wersjach językowych. Jeśli zmiana ma dotyczyć wybranych użytkowników, klikam Administracja, Definicje, Ogólne, Użytkownicy. Tutaj wybierając poszczególnych użytkowników, ustawiam dla nich odpowiedni język. Każdy użytkownik może to również zrobić samodzielnie. W menu górnym znajduje się ikona Moje ustawienia osobiste i tutaj na zakładce Wyświetlanie podobnie jest dostępna lista wyboru języków. SAP Business One daje również możliwość wyświetlania i drukowania dokumentów dla kontrahentów zagranicznych w ich językach poprzez wybór odpowiednich ustawień oraz wprowadzenie tłumaczeń pól opisowych. Od czego zacząć? W pierwszej kolejności należy uruchomić opcję obsługi wielu języków. W tym celu klikam Administracja, Inicjalizacja systemu, Szczegóły dotyczące firmy. Na zakładce Wstępna inicjalizacja upewniam się, że zaznaczony jest checkbox Obsługa wielu języków. W celu zmiany języka dla wybranego partnera handlowego należy otworzyć jego kartotekę i na zakładce Ogólne wybrać z listy odpowiedni język. Aby wprowadzić tłumaczenie, należy otworzyć odpowiednie okno, w którym tłumaczone będą wartości pola, np. kartotekę produktu. W menu górnym klikam Widok, Wyświetl wskazówki i pola możliwe do przetłumaczenia. To spowoduje, że w polach, które możemy przetłumaczyć, pojawią się ikony tłumaczenia. Po kliknięciu w ikonę zobaczę tłumaczenia wprowadzone już dla tego produktu. Mogę oczywiście dodać kolejne. Przetłumaczone wartości są wyświetlane w języku przypisanym do partnera handlowego. Zobaczmy, jak to działa. Przygotuję ofertę dla klienta zagranicznego. Wybieram z listy produkt, którym jest zainteresowany. W tym momencie wiem, że tłumaczenia są już wprowadzone. Mogę to sprawdzić klikając widok, przetłumaczone wartości i w tej chwili wyświetlają się pola, które już mają wprowadzone tłumaczenia. W ten sposób oferta dla kontrahenta zagranicznego jest od razu gotowa do wysłania. Przygotowana jest w odpowiedniej walucie i odpowiednim języku. Podsumowując, SAP Business One to nie tylko możliwość zmiany języka interfejsu, ale przede wszystkim możliwość komunikacji i wymiany dokumentów z partnerami zagranicznymi w wybranych językach.